posiłkując się kolejny raz cytatem facebookowym. Puściłeś jakiś czas temu status o treści. Gdy menedżer Emilio Rojasa dzwoni, sam pisze do mojego menedżera, to wiedz, że coś się dzieje. No i właśnie no tak. Trochę czasu już od tego postu upłynęło i co się dzieje? Dzieje się to, że chciałem go zaprosić na propeń już, tylko ciągle czekałem na odpowiedni beat, do którego mógłbym napisać po angielsku i który mógłbym mu wysłać, żeby się dograł po prostu. I żaden tak naprawdę z bitów, które w Sound Dramatic mi wysyłał i które mi się podobały, nie byłby odpowiednim do kawałka, który ja chciałbym z nim zrobić. Więc w ogóle do niego nie napisałem. Możliwe, że zaproszę go albo na następną płytę, albo że napiszę do niego po prostu i zrobimy luźny kawałek, który puścimy w sieć. Na pewno ta kolaboracja się zdarzy, bo nie będę wiadomo pierwszy w Polsce, który z nim nagrał. Ale nagram z nim po angielsku, no i to będzie... Właśnie o to chciałem też spytać, czy po polsku, czy po angielsku. Nie, no po angielsku, no jaki to ma sens wtedy, wiesz. Tak samo jak z Frenchem nagrywam po angielsku, tak samo jak z Afrometalami. No. Także tak, no ten kawałek na pewno się kiedyś stanie i nie będzie po polsku. A przy następnym albumie znowu masz zamiar całościowo powierzyć produkcję Sound Dramaticowi, czy wróci do patentu za DKT, że różni producenci? Na DKT było trzech producentów. Teraz chcę... Jakby, nie, że planuję już coś o następnej płycie, tylko wiem, że będę chciał bardzo zróżnicować muzykę na swojej płycie. Nie wiem jeszcze w jakim kierunku, ale na pewno będzie wielu producentów. Bo płyta Sound Dramatic ma swój, jest taki konkretny jeden klimacik. Jakby nie będę, co wiesz, poza tym połowa EDKT też jest nieco podobna do Propane'u, jakby przez to, że wypracowaliśmy sobie swój własny taki sound z Sound Dramaticiem. Gdybyśmy następną płytę nagrywali razem, to nawet jakbyśmy chcieli robić jakieś inne rzeczy, i tak może brzmiałyby muzycznie podobnie, bo mamy taki film. Byś się nawiązywał. Dokładnie, podświadomie. Tak samo jak, nie wiem, nie słucha się dużo, jak jesteś raperem, to nie słuchasz dużo innych raperów, żeby, wiesz, nie wcielić sobie w bani jakiś takich konkretnych motywów, które później podświadomie byś powtarzał. Dlatego nie mogę z nim cały czas współpracować, bo byśmy popadali w taką... jakby połykalibyśmy swój własny ogon. Dlatego na następnej płycie będzie wielu producentów. No też a propos tematu hajsu, który lubisz poruszać, poruszałeś na płycie, poruszasz na fejsie. Ostatnio też poruszyłeś pisząc o tym, że kupiłeś bit od Sound Dramatica za 1,5 koła i żeby to przebić. No to powiedz, czy jest to twój rekord w kwestii jakby sumy zapłaconej za bit i jak to standardowo wygląda, jakbyś miał uśrednić? Oczywiście, że tak. Podejrzewam, że jakby w Polsce mało kto kupuje bity za 1,5 koła. Ja postanowiłem wydać na to tyle sosu, gdyż jakby jak on mi puścił ten bit, ja zwariowałem, a on chciał go wziąć na swoją producencką płytę. I mówię, stary, nie. Mówię, stary, dam ci koła za ten bit. Ja mówię, nie, stary, muszę go wziąć na producencką. Mówię, stary, dam ci 1,5 koła. I tak mówię, nie, ale muszę mieć ten bit. No i w końcu się ugiął i mi go sprzedał i w ogóle niczego nie żałuję, naprawdę. I na pewno to będzie jeden z singli do nowej płyty. I to też nie jest ten bit w stylówce Propane'u. Sound Dramatic zresztą na przestrzeni ostatnich paru miesięcy tak strasznie się rozwinął. Ja nie wiedziałem w ogóle. No właśnie, jeszcze? Zadawałem sobie to samo pytanie, jak można? I tak został wybrany na producenta roku przez wiele w ogóle różnych, wiesz, portali i jakichś tam stron. A on rozwinął się jeszcze bardziej i stary, to w ogóle jak słyszysz teraz jego bity, to tak jak po bity z 2013 mogłeś powiedzieć, a to jest stylówka Sound Dramatica, to nie, słyszysz w ogóle bit z zagranicy, ale nie masz pojęcia, kto go robił, nie? On w ogóle zrobił nas w przysłowiowego konia, jak siedzieliśmy na jakimś melanżu i puścił jakiś klip z sceny dance z UK-a, tam wiadomo jest bardzo rozwinięta scena elektroniczna i puścił klip do tego. Tylko wyłączył głos w telewizorze i puścił swój beat. I tak to siadło i każdy mówi, no, ale przecież w UK-u wiadomo, każdy tam rozpierdala elektronikę i w ogóle, nie, tam kurwa, przecież scena elektroniczna się narodziła, bla, 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 bla. No, i on nagle, ej, ale to jest mój beat i włączył jeszcze raz ten beat bez tego klipa, ale co?
W ogóle on jest szalony, naprawdę, także w tym miejscu powiem, czekajcie na jego album producencki, bo rozpierdoli naprawdę. No, w kwestii współpracy już tak, nawet chciałem powiedzieć raperski, ale nie da się tego nazwać współpracą raperską. Będziesz miał okazję nagrać numer z Krzysztofem Cugowskim na płytę. Ten numer już jest dawno nagrany. No to już nagrałeś, to jak wrażenia tak. W ogóle. Z tego zestawieniem różnych pokoleń, w ogóle różnych światów, tak naprawdę można powiedzieć. Ja czuję się zaszczycony, że miałem okazję dzięki Robertowi M. Nagrać kawałek z legendą polskiego rocka, czyli panem Krzysztofem Cugowskim. I zrobiliśmy numer, który nie jest jakby typowy ani dla środowiska hip-hopowego, ani dla środowiska rockowego. Wyszło bardzo, naprawdę bardzo hitowo i myślę, że będziecie często słuchali tego numeru w radiach, w taksówkach, nie wiem, u fryzjera, bo to będzie leciało na pewno grubo. I nie wiem, kiedy premiera, szczerze mówiąc, bo o to byś musiał zapytać się Roberta, ale kręcimy do tego też teledysk i wtedy, mam nadzieję, będę miał okazję poznać pana Krzysztofa Cugowskiego osobiście. No, czyli co do klimatu, jak będziesz opisał? Bo powiedziałeś, że ani hip-hopowy, ani rockowy, ale hitowy. Nie zdradzę. Czy trochę jakoś można to podobnie określić jak numer Onara z Janem Borysiewiczem, który jest niby rapowy, Onar nawija klasycznie, Borysiewicz wyjeżdża z taką solówką, że brzmi jak stare Lady Punk. Ja byłem kiedyś mega fanem Lady Punk, więc od razu tak, po prostu. Ale beat jest bardziej rapowy mimo wszystko. W przypadku naszego numeru z panem Krzysztofem Cugowskim tak nie jest, ale nie zdradzę na razie. Mogę tylko powiedzieć, że jest naprawdę hitowy. I tyle. Dobra, no to jeszcze wracając do tematu raperów. I cytując, no dobra, najpierw łyczek pytania. No. Lupa pytania. Lupa pytania. Co do twojego wersu, no można powiedzieć, że trochę jak w reintrospekcji przewidziałeś tutaj przeszłość, bo nawijałeś, będę śpiewał o niej tak jak Drake o Paris Morton, nawet przebiłeś Drake'a, bo nie tyle śpiewałeś o niej, co z nią. Skąd pomysł na Spaceship? No, na to, żeby wkleść w numer miłosny jego bohaterkę w jakiejś części. I to są właśnie pytania, których się spodziewałem od niego, takie, których nie usłyszałbym nigdzie indziej. Skąd pomysł? Po prostu... nie będę dokładnie, kiedy to było, półtora roku temu, dwa lata temu, dałem ten beat Kamili Bagnowskiej i ona napisała swoją zwrotkę i refren. I tak naprawdę to ona wymyśliła ten temat i ja po prostu dograłem się do jej pomysłu. Może nasze relacje nie były jakieś najlepsze, kiedy to nagrywaliśmy, ale pomyślałem, że skoro ona już to napisała, a jakby to był, nie wiem, ma pierwszy kawałek, który napisała, w ogóle to pierwszy kawałek w życiu, który napisała, to pomyślałem, jakby czemu zmarnować ten pomysł, skoro może wyjść fajny numer. I też jakby ludzie znają Kamilę z kawałka, na przykład Dym, więc pomyślałem, że to będzie fajna opcja. I też Kamila jest jedną z trzech osób zaproszonych na Propeń i wszystkie osoby, jak pewnie wiesz, zaproszone na Propeń są z Elbląga i znam mnie ponad dekadę. Są moi przyjaciele. Jak rozmawiasz z ludźmi, z fanami, to dużo osób wyłapuje, że właśnie Kamila jest też bohaterką tego numeru? Wiesz co? Mamy dużo różnych tematów i jakby nie gadamy o tym numerze najczęściej. Ale na przykład, jak na koncercie gramy ten numer i mówię o tym, to ludzie kojarzą to, bo później po tym numerze gramy Dym i wiesz, co się dzieje na Dymie. Jest Dym. Tak. No a propos Drake'a, to jeszcze nie wiem, czy wyłapałeś, czy co się działo wczoraj w sumie na Facebookach w polskim rapie ogólnie, akcja trollingowa. Tak, twój profil stał się fanpage, stał stroną społecznościową o Drake'u. Jak w ogóle zapatrujesz się na takie akcje trollingowe internautów, bo wtedy powiedział, że jego to bawi, ale znowu Zeus skrytykował. No. Ja widziałem, że Tady wrzucał to do siebie, bo sprawdzałem, czy właśnie inni też to mają i tam, kurde, niektórym naprawdę chamskie rzeczy porobili.
Widziałeś no, słuchałem z Kiesem, są też na przykład dobre, zaśmiałem się, jak zobaczyłem, że strona małpy została stroną o Gorillas. No. Było dobre na przykład zestawienie, ale... Mnie ciekawi, czy to jest właśnie robione tak, bo u każdego na profilu można zaproponować zmianę, nie? Jeżeli tam na przykład, nie wiem, 100 osób to potwierdzi, to pewnie tak to się dzieje, nie? Jakby ty i tak wchodzisz w opcję i tylko zmieniasz to, więc jakby to jest walka z wiatrakami, możemy tak się bawić całe życie. Mnie to nie denerwuje tak, no bo co mi... Jakby to mi w niczym nie przeszkadza, tak? Na przykład gdyby to, nie wiem, zmniejszało mój zasięg o 100%, no to bym był zdenerwowany, tak? I próbował napisać do Facebooka what the fuck's going on? A jakby to jest tylko beka, więc jakby wiadomo, że potrafię śmiać się z siebie, więc jakby niech tak będzie, niech codziennie ktoś wchodzi, zmienia mi stronkę na Drake'a, wyjebane. A wspomniałeś też ostatnio po koncercie premierowym, że był to najlepszy twój koncert, jaki zagrałeś, tak. I jeden z najlepszych wieczorów, to jaki wcześniej koncert był uważany przez ciebie za ten numer jeden? O kurde. Wiesz co, nie, na pewno nie było jednego. Były po prostu takie momenty, że czułem się mega turbo zajebiście, na przykład, nie wiem, w Coventry, jak pierwszy raz graliśmy rok temu. Mieliśmy na początku problem z mikrofonami straszny. Palu grał przed nami, nie miał żadnych problemów, a nie, pół godziny próbowali odpalić mikrofony przed naszym koncertem. I ludzie się niecierpliwili, już wiadomo. I nagle, wow, mikrofony zaczynają działać. Wchodzimy, gramy 30 sekund kawałka, a był to fan, bo trasę EDKT zaczynaliśmy zawsze fanem. I po 30 sekundach znowu te mikrofony się wypierdoliły. I jakby co teraz, tak? Jesteś na scenie, zacząłeś show, ludzie czekają, jest ponad 200 osób, jakby co możesz robić? Szczególnie na obczyźnie, tak? Tak, ale wiadomo, że tam byli Polacy. No nie, no to tak, tak, ale mówię, że szczególnie jest tak, się wydaje, że cięższy do ogarnięcia taki koncert. Jakiś no tam... pewnie tak, zwłaszcza, że to był nasz pierwszy koncert w ogóle. To jest pierwszy czy drugi? Nie pamiętam, czy w Glasgow byliśmy dzień wcześniej czy dzień później. Chyba dzień później, to nieistotne. Istotne jest to, że... Zacząłem rymować a cappella, bez mikrofonu, zacząłem drzeć mordę i biegać od lewej do prawej i ludzie zaczęli, nawet nie że refren, tylko jakby jechali ze mną zwrotki. Jak wszedł refren, zastanawiam się, czy ty nie rozumiesz, jakby wszyscy po prostu zaśpiewali to na całe gardło. Ja mówię, ja pierdolę! I wtedy mikrofony zaczęły działać i zagraliśmy cały koncert od początku do końca już bez błędu żadnego, w sensie bez jakiejś wyjebki mikrofonowej. To jest zajebiste uczucie, nie? Pamiętam na przykład, nie wiem, w Nysie bodajże też pierdolnął prąd i też nie było przez, nie wiem, 10 minut w ogóle światło nawet. I też zaczęliśmy coś tam robić a cappella, tylko jakby, wiesz, jesteś na plenerze, jest dużo osób, duża przestrzeń, w ogóle cię nie słychać, plus jeszcze padał deszcz. I nagle po 10 minutach, jak wszystko się zapaliło, to ludzie oszaleli totalnie. Wiesz, takie momenty się pamięta, ale nie mogę wybrać jednego najlepszego, tak? Na pewno było ich, nie wiem, 10-15 może. Czyli wcześniej była bitwa Trona, teraz jest niekwestionowany zwycięzca, tak? Tak, bo po pierwsze, dlaczego? Po pierwsze, pierwszy raz graliśmy z żywymi instrumentami, czyli z Tomkiem Torresem, z perkusistą między innymi Afromental, na perkusji i Jankiem Szareckim na basie. Janek często z PZ-em też jeździł. I w ogóle przygotowywanie programu z żywymi instrumentami było dla mnie nowym doświadczeniem. I jakby poznanie niektórych numerów z nową energią, którą właśnie dają te instrumenty, na przykład Placek z Haszem, w ogóle ja pierdolę, to jest zupełnie inna energia, jakby 100 razy bardziej instrumenty hajpują odbiór tego numeru. Nie tylko też nie tylko przeze mnie, ale też przez ludzi. I to był na pewno faktor, który przemówił za tym, że to był najlepszy koncert, jaki w życiu grałem. A drugi faktor to ten, że przyszło tam około 800 osób. Co dla mnie, ja nigdy nie miałem takiej frekwencji na swoim koncercie. Pewnie jakby przyszło tam trochę osób też po części, żeby zobaczyć Wenę, Floyda, Pyskatego, Mesa i Sokoła i Thompsona, ale jakby sądząc po odbiorze, jaki miałem na koncercie, zdecydowana większość przyszła zobaczyć ten koncert. Także jeżeli wychodzisz na scenę i masz 800 osób, które śpiewają twoje refreny, znają twoje teksty, jadą z tobą zwrotki,
No to jest uczucie nie do opisania. Do tego jeszcze można powiedzieć, że obchodzisz wtedy 30, tak? No tak, tydzień później miałem 30 urodziny i tak naprawdę to był chyba dla mnie najlepszy prezent, jaki mogłem dostać. To był twój milion przed 30, tak? To był mój milion przed 30. Dobra, no to tym milionowym motywem zakończmy i co? I jedziemy na plan blizny, tak? Tak, pojedziemy na plan blizny. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie do Mateusza. Po tym legendarnym wywiadzie widziałem cię na różnych, jak to się mówi, relacjach zdjęciowych z różnych wydarzeń i często nie mogłem cię zobaczyć po prostu bez butelki. Wszędzie albo tak, albo i czy ten wywiad spowodował to, że już przestałeś być spięty? Tak, już nigdy nie będę tak samo spięty. To był punkt przełomowy w moim życiu. A wy odwiedzajcie stronę Mateusz, napij się, ty zawsze jesteś taki spięty, która ma już 18 tysięcy fanów. Podbijajcie to. Nie wiem, ty jesteś jej właścicielem? Chyba nie. Nie. Właściciel, kiedy się łapnie za gruby hajs. Fanpage. Zdróweczko. Bang. Albene bang. Na koniec mamy mały konkursik, właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, czy nie dać na konkurs na przykład flaszki żołądkowej z podpisem, ale fanpage... Ktoś już to chyba zrobił. Tak, fanpage Świętego Mateusza już to wykonał, więc mamy propane z podpisem Twolema i wymyśl pytanie konkursowe. No to mogłeś mi powiedzieć zanim to włączyliśmy. Właśnie spontan pierwsze co przyjdzie do głowy. Okej. Okay. Żeby okay. Zagiąć. Dzisiaj mamy 16 luty. A.k.a. 16 lutego. Jak nazywa się numer, a raczej remix mojego ulubionego wokalisty na świecie, który dziś wyszedł? 16 lutego. Tak. No, tak więc przesyłajcie odpowiedzi na konkurs małpa.pupkider.pl. I płytka poleci do zwycięstwa. Najlepszego.